Baltazarowicz. Nie. Chciałam powiedzieć Nikanor Iwanowicz. Nie. Los niech rozstrzyga. Niech pani sama weźmie. Iwana Kuźmicza. Najlepszy będzie. Dlaczego pani się przestraszyła? To ja. I mówię szczerze. Niech pani weźmie Iwana Kuźmicza. Pan podsłuchiwał z parę razy. Nie trzeba. Nie trzeba. Swój. Rodzina. Nie trzeba się wstydzić. Niech pani od swoich twarzy. Ale się wstydzę. Niech pani weźmie Iwana Kuźmicza. Bajeczny człowiek. Udoskonalił pracę swojego departamentu. Niesamowity człowiek. A ten drugi, Nikanor Iwanowicz. Przecież to bardzo porządny człowiek. Ten? Pani się zlituje. Przecież to... Śmiech. Dlaczego? Wiadomo dlaczego. W porównaniu z Iwanem Kuźmiczem. Iwan Kuźmicz to człowiek... Po prostu człowiek... Człowiek jakich nie ma. A Iwan Pawłowicz? Bóg wie, raczej wie. Tak, skromni bandyci, niebezpieczni ludzie. Czy pani naprawdę chciałaby być już w dzień po ślubie pobita? O Boże, to już nie ma nic gorszego. No nie ma. Nic gorszego nie wymyślisz. Więc pan radzi brać Iwana Kuźmicza. Naturalnie Iwana Kuźmicza. Sprawa idzie jak widzę w owej myśli. Iwan Kuźmicz czeka w piernicy. Pójdę i go sprowadzę. Więc pan radzi, żeby Iwana Kuźmicza? Bezapelacyjnie Iwana Kuźmicza. A innym odmówić? Obowiązkowo odmówić. Fajnie, fajnie. Tylko jak to zrobić? Wstyd. Dlaczego wstyd? Niech pani po prostu powie, że jest za młoda i nie chce jeszcze wychodzić za mną. Nie uwierzą. Zaczną się dopytywać, a co, a jak, a dlaczego? A, no jeśli pani chce załatwić sprawę jednym zdaniem, to niech pani po prostu powie wądurnie! To nie, tak można być. Niech pani spróbuje. Zapewniam panią, że zaraz pouciekają. Ale to chyba zbyt dobrze. No i co z tego? Już pani i tak już nigdy więcej nie zobaczy. Ale to jakoś tak dziwnie, obrażać ludzi. I niech się obrażają. Co innego, gdyby coś z tego miało być, ale tak? No widzisz. Najwyżej któryś nie w twarz i tyle. Właśnie. To... Nic strasznego. Znam tylu ludzi, którym po wielokroć tutaj w twarz nic. Znam, tak jeden przystojny mężczyzna. Rumieniec na twarzy. Ale tak dręczył i nudził swojego szefa o podwyżkę, że ten w końcu nie wytrzymał. Plunął mu prosto w twarz i powiedział: a masz diable i idź. Ale podwyższy da. I co za różnica, jak to plunie. Co innego, gdyby chusteczki nie było pod ręką, ale tak, jest w kieszeni, sięgasz i wycierasz. Chyba któryś z nich. Nie chciałbym, żeby teraz tutaj spotkali. Ma pani jakieś inne wyjście? Może pan wyjść przez... Najważniejsza trzeźwość umysłu. Pani wybaczy. Muszę jak najszybciej sprowadzić to do Rosjana.